Cześć, witajcie! Dziś zapraszam Was na recenzję Honora Magic 6 Lite 5G, który to nie do końca okazał się dokładnie tym Magiciem, jakiego znajdziecie w sklepach, ale o tym za chwilkę. Posłuchajcie, co mam do powiedzenia o tym jakże sympatycznie prezentującym się smartfonie. Jeżeli chodzi o stylizację, Honor Magic 6 Lite to dość mocna propozycja. Można go mieć w klasycznej, nudnawej czerni, ale może występować również w zielonej wersji, którą oglądacie, a nawet bardzo odważnej pomarańczowej. Z tyłu duże wrażenie robi potężna oprawka aparatu fotograficznego, chociaż nie jest jakoś tam specjalnie mocno zagospodarowana. Fajnie wygląda takie ożebrowanie wokół tej rameczki. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to absolutnie żadnych zastrzeżeń nie mam, aczkolwiek to, co widzicie, to wcale nie jest metal, to jest plastik. Ramka jest tworzywa, reszta obudowy również, także nie dajcie się nabrać i musicie przyznać, że rzeczywiście telefon wygląda na dużo droższy niż faktycznie jest, wygląda bardzo premium. Smartfon jest dosyć duży, bo ma przegodną niemal 6,7 cala, natomiast fajnie leży w ręku i do ergonomii nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, szczególnie, że te zaokrąglenia akurat w tym przypadku są dobre. Dzięki nim telefon po prostu fajniej leży w ręku. Trochę szkoda, że zabrakło wodoszczelności, co prawda wokół gniazdka na karty widać uszczelkę, ale producent niczym takim się nie chwali. A jak już jesteśmy przy ergonomii, to może dwa słowa o zabezpieczeniach. Oczywiście jest rozpoznawanie twarzy. Robi swoje, to nie jest najpewniejszy sposób ochrony telefonu, no ale jest. Natomiast czytnik linii papilarnych w sumie byłby ok, gdyby działał troszeczkę pewniej i był jednak nieco bardziej oddalony od dolnej krawędzi telefonu, bo akurat ja przy mojej dużej dłoni musiałem dosyć mocno zginać kciuk, żeby do niego sięgnąć, a to z kolei owocowało niekoniecznie poprawnym odczytem za pierwszym razem, no bo ten palec pod różnymi kątami lądował i czytniczek trochę się gubił. Jeżeli przyłożymy palec równo, czytnik zadziała błyskawicznie, jeżeli nie trafimy dobrze palcem, no to bywa już trochę gorzej. Jednym z najjaśniejszych punktów dosłownie tego smartfona jest jego ekran. Ekran ten nie każdemu się spodoba, bowiem ma zagięte boki. Ja wiem, nie każdy to lubi, mnie akurat ta cecha nie przeszkadza, a sprawia, że telefon wygląda po prostu efektownie. Ramka jest stosunkowo wąska, aczkolwiek szersza nieco na górze i na dole. Niemniej całość może być jak najbardziej strawna. To jest wyświetlacz AMOLED. Przekątna to 6,68 cala dokładnie, bo pamiętajmy, tu są lekko zaokrąglone rożki. Natomiast rozdzielczość to 2652x1200 pikseli. Przy jasności maksymalnej do 1200 nitów, czyli całkiem znośnie. I częstotliwości odświeżania regulowanej w zakresie do 120 Hz. Oczywiście mamy tutaj filtrowanie światła niebieskiego, mamy możliwość dostosowywania trybu kolorów do naszych upodobań i możliwość regulacji temperatury barwnej. No i tak jak wspomniałem już wcześniej, można ustawić częstotliwość odświeżania albo na stałe 60 czy 120 Hz, albo też z regulacją dynamiczną, kiedy to telefon decyduje za nas, jak odświeżać obraz. Jest też oczywiście Always on Display, z tym, że nazwany tu trochę średnio zręcznie, zawsze na ekranie. Jest naklejona fabrycznie folia ochronna, która dosyć szybko się niestety zużywa, no ale jest na początku. No i z ciekawostek Always on Display można ustawić tak, żeby wyświetlał się tylko w określonych porach, ale to dobrze znamy, albo tylko po tapnięciu w ekran, czyli mamy opcję na stałe, czasami albo po tapnięciu. Jeżeli chodzi o sam wyświetlacz, niczego złego o nim nie mogę powiedzieć. Kąty czytelności znakomite, panel dotykowy działa świetnie, wszystko jest w jak najlepszym porządku i tak jak powiedziałem wcześniej, ekran jest jednym z najmocniejszych punktów tego telefonu. Cóż ten kotku ma w środku? Moi drodzy, Snapdragona 6 generacji pierwszej i 8 GB RAM, a do tego nie najmłodszego już Androida, bo 13 z firmowym interfejsem Honora, czyli Magic OS 7.2. I generalnie wszystko działa tak, jak powinno działać. Telefon nie wykazuje throttlingu, nie nagrzewa się. No nie jest to rakieta oczywiście, bo pamiętajmy, że to jest średnia półka, więc i procesor też jest średniopółkowy. Nie oczekujmy tutaj cudów. W każdym razie całkiem to fajnie pracuje i naprawdę nie spędza snu z powiek i nie musicie wyrywać sobie resztek głosów, bo po prostu telefon działa jak najbardziej w porządku. Nie ma opóźnień, nie ma przegrzewania się, nie ma throttlingu. Wszystko jest takie, jakie być powinno w solidnym średniaku. Tu naprawdę absolutnie narzekać nie mogę. Ale. Zwróciliście uwagę na pewną ciekawostkę w przypadku chociażby benchmarku Antutu? Jaka nazwa nam się tu wyświetla? No i właśnie docieramy do tego, co powiedziałem na początku, że ten telefon, o którym opowiadam, który mam w ręku, niekoniecznie jest dokładnie tym, który znajdziecie na sklepowych półkach w Polsce. To, co mam w ręku, to jest coś dziwnego pomiędzy chińskim Honorem X50, a tym, co mamy u nas.
Generalnie 99% specyfikacji się zgadza, natomiast nie zgadza się nazwa urządzenia raportowana przez niektóre aplikacje i nie zgadza się pojemność akumulatora. Ten, który miałem w ręku, ma niestety większą, zatem tutaj trzeba brać poprawkę, ale akumulatorze za momencik. Co tu się odwaliło? Generalnie nominalnie powinno być tu 5300 mAh, bo tyle podaje producent w przypadku Magica dostępnego u nas. Tymczasem wygląda na to, że ten mój model ma 5800. Niby nieduża różnica, ale jednak zawsze. Pytanie, jakby to wpłynęło na czas działania i moim zdaniem teraz chyba niekoniecznie jest sens, żebym Wam podawał czas pracy na ekranie i tym podobne sprawy, bo to i tak będzie odbiegało od tego, co znajdziecie w sklepie. Zatem tak pokrótce. Ten telefon spokojnie, oczywiście cały dzień wytrzymuje. Tu akurat w przypadku tego mojego testowego egzemplarza na koniec dnia osiągaliśmy jeszcze jakiś tam 20-30% zapas energii. Jest szansa, że telefon popracowałby może 2 dni, gdybyście używali go łagodniej i tylko faktycznie w ciągu dnia, nie bawili się w nim po nocy. Może jest szansa, ale raczej przyjmijcie, że nie jest to smartfon typowo dwudniowy, tylko raczej jednodniowy. A co do ładowania, mamy tutaj takie średniawe 35 W, nie za wolno, ale za szybko również nie. Nie mamy niestety indukcji, chociaż plecki z tworzywa i w sumie mogłaby tam się znaleźć. Jeżeli chodzi o interfejs, to tak jak wspomniałem, mamy tutaj Magic OS. To jest firmowa nakładka Honora, całkiem estetycznie zrobiona, aczkolwiek miejscami za mocno trochę przypomina mi iOS-a z iPhone'ów. Ja rozumiem pewną inspirację, ale no, czasami to jest aż zbyt podobne do iOS-a, więc tutaj powiedzmy mały minusik, natomiast co do całej reszty nakładki, poważniejszych zastrzeżeń mieć nie mogę. Jedyne co zauważyłem, to czasem spóźniają się niektóre powiadomienia, a potem przychodzą hurtem, ale to bardziej już chyba wynika z zarządzania aplikacjami w pamięci niż faktycznie z samego interfejsu. Natomiast musicie pamiętać, że niestety ta nieznośna cecha w tym telefonie tutaj występuje. Trudno powiedzieć, jak wygląda polityka aktualizacji producenta. No póki co o 14 nic nie wiemy. W trakcie jak ten telefon użytkowałem, wpadł jakiś tam update, ale raczej taki poprawkowy, nie duży oczywiście, nadal mamy 13. Natomiast złego słowa pod adresem tego Honora nie powiem w kwestii komunikacyjnej. Wszystko jest tutaj na miejscu. Jest oczywiście 5G. Możemy korzystać z Dual SIM. Nie ma akurat eSIM-a, no to też zaznaczmy. Nie ma też miejsca na microSD, przy okazji wspomnę. Jeżeli chodzi o jakość połączeń, jest jak najbardziej wszystko w porządku. Natomiast jeżeli chodzi o multimedia, no to cóż, głośnik multimedialny jest jeden poprawny. No i chyba tyle. Nie jest tragiczny. Nie kaleczy uszu, ale szału wielkiego też nie robi. Czas na słów kilka o możliwościach fotograficznych tego smartfona. Cóż takiego kryje ta dosyć, przyznajcie, efektowna, a na pewno dość oryginalna rameczka na tyle obudowy. Wbrew pozorom, wcale nie jest tam tak bojowo, jak wskazywałyby rozmiary tej oprawy, ale po kolei. Cóż my mamy tutaj w kwestii fotografii? Z przodu 16 megapikseli, z tyłu główny aparat 108 megapikseli, do tego szerokokątny, trochę biedny, bo piąteczka, no i oczywiście jeszcze biedniejszy aparat dwumegowy do makro. I jak się zapewne spodziewacie, przy 108-megowej matrycy mamy fajne, całkiem naturalne rozmycie tła. Oczywiście, jeżeli na pierwszym planie mamy coś faktycznie bliżej nas. Jeżeli chodzi o kolory, tu wszystko jest jak najbardziej w porządku. I te efekty właśnie z odcinaniem tła mogą się podobać i są realizowane tu nawet bez dodatkowego obiektywu. Pod tym względem do aparatu nie można się doczepić. A i do zdjęć nocnych też specjalnie raczej bym się nie czepiał, są jak najbardziej poprawne, pod warunkiem, że robicie je w automacie, bo w momencie, kiedy przełączycie osobny, dedykowany tryb nocny, to już się robią jaja, bo czasem po prostu z nocy wychodzi dzień, a jak wychodzi dzień, to jeszcze do tego wychodzi szum. Także ja bym tu akurat z trybu nocnego rzadziej korzystał, a najlepiej, jeżeli zależy Wam na uwiecznieniu nocnego pejzażu tym Honorem, to zróbcie 2 zdjęcia, jedno z trybem nocnym, drugie bez i potem sobie zachowajcie to, które wyjdzie lepiej, bo powiem szczerze, tu akurat jest troszeczkę loteria. Trochę loteryjnie działa też tryb portretowy. Czasem wyjdzie mu fajne odcięcie, czasem kompletnie nic nie zrobi i kompletnie nie radzi sobie z obiektami nieożywionymi. W zasadzie działa tylko na ludziach. No i tak jak powiedziałem, czasem w ogóle nie ma sensu go włączać, bo już samo naturalne zdjęcie dzięki dużej matrycy wyjdzie nam z całkiem fajnym rozmyciem tła. Także tu jest mocno dyskusyjne. No jest oczywiście jeszcze też przybliżenie do 8 razy, ale ja bym Wam nie radził z niego korzystać. Proponowałbym pozostać maksymalnie do 3 razy. Tu jeszcze jakość jest całkiem akceptowalna. Ale to aparat główny. Natomiast z szerokokątnego nie korzystajcie tak długo jak możecie. Jest po prostu marny. W nocy to kompletnie już nie ma sensu nawet
nawet go włączać. Natomiast w dzień, no cóż, jeżeli nie macie wyjścia i faktycznie musicie objąć dość szeroki plan, nie oddalając się od niego zanadto, no to wtedy sobie użyjcie, ale nie liczcie, że to zdjęcie Was powali, będzie dużo gorsze i zauważalnie ustępujące jakością zdjęciom z głównego aparatu. Jeżeli chodzi o selfiaki, jest jak najbardziej poprawnie. Tu w zasadzie na nic się nie można skarżyć, poza tym, co bardzo często spotykamy w aparatach do selfie, czyli nieznośnym przepalaniem tła za nami. I znowu, czasem wyjdzie dobrze, czasem wyjdzie źle. Raczej należy dbać o to, by stać na stonowanym i nieco ciemniejszym tle, wtedy wszystko będzie dobrze. Tryb portretowy również działa, z tym, że jeszcze bardziej prześwietla czasem tło, szczególnie tutaj mam na myśli zdjęcia na tle chmur, na tle nieba. No nie liczcie, że błękit nieba zobaczycie, jeżeli i robicie zdjęcie w słoneczny dzień. Co do filmowania, no cóż, wiele nie ma o czym mówić, bo tak, tylnym aparatem maksymalnie 4K w 30 klatkach, przed nim maksymalnie Full HD. No trochę tak powiedziałbym nie za specjalnie, ale ujdzie. Jeżeli chodzi o odwzorowanie kolorów i ostrość obrazu, wideo jest jak najbardziej w porządku. Do płynności obrazu też wielkich zastrzeżeń nie mam, natomiast no, stabilizacja tu w zasadzie nie istnieje, więc raczej niekoniecznie nagrywajcie zdjęcia w dynamicznym ruchu. Jest też tam nagrywanie w zwolnionym tempie czy poklatkowe. No, jest też oczywiście możliwość nagrywania przednim i tylnym aparatem, jeżeli ktoś vloguje. Ale o filmach nie ma sensu wiele się rozwodzić. Zobaczcie przykładowe filmy w osobnym klipie. Są, powiedzmy, że akceptowalne i znośnej jakości, natomiast nie jestem w stanie zaakceptować działania aplikacji aparatu. Aplikacja serwuje nam strasznie długi lag podczas przełączania się między obiektywami i to już jest coś kompletnie nieakceptowalnego w 2024 roku, bo po prostu ten efekt potrafi nawet niekiedy dokuczyć, a na pewno go dostrzeżycie bez problemu. No i to samo dotyczy też aplikacji galerii. Przejście z aparatu bezpośrednio do galerii trwa dłuższą chwilę, a i wczytanie wszystkich miniatur później w tejże galerii, jak już sobie osobno wchodzimy, też nie następuje zbyt szybko. I niekoniecznie ma to problem, moim zdaniem, z wydajnością telefonu, tylko raczej z optymalizacją tychże apek. A zatem, pora podsumować. Czy polecałbym Honora Magic 6 Lite 5G? Gdybyśmy mieli oceniać wyłącznie na podstawie designu, to raczej tak. Telefon prezentuje się bardzo, moim zdaniem, atrakcyjnie. Jest po prostu ładny. Gdybyście pytali o telefon z fajnym wyświetlaczem, również rekomendowałbym Wam ten model. A jak wypada cała reszta? Jeżeli chodzi o wydajność i komunikacyjną stronę telefonu, zastrzeżeń nie mam. Przesunąłbym może czytnik linii papilarnych ciutkę wyżej, ale to jest jedyna rzecz, którą chciałbym zmienić w obrębie ekranu. Smartfonowi rozpaczliwie brakuje porządnego aparatu szerokokątnego, bo ten, który jest, jest słaby. Aparat do makro to już w ogóle zbywamy milczeniem, bo to nie ma o czym gadać. Przydałoby się może też filmowanie aparatem do selfie w 4K, bo Full HD, no to tak jeszcze powiedzmy z trudem wystarcza, ale mogłoby być więcej. I w sumie byłoby dobrze. Natomiast na temat ładowania ciężko mi się wypowiedzieć, bo mam tutaj większą baterię niż znajdziecie w sklepach. Ale też wydaje mi się, że jakoś szczególnie różowo nie będzie. No i jeszcze jest jeden minus. Jedno słowo na temat zawartości zestawu. Tu za wiele Wam nie powiem, bo w zestawie jest tylko igła do otwierania gniazda na karty oraz kabelek USB. Nie ma niestety ładowarki. Nie ma i za to krecha, a przy cenie w okolicach 1800-1900 zł, bo tak ten telefon jest wyceniony, no jednak oczekiwałbym troszeczkę więcej. Zatem najkrócej. To po prostu telefon dla tych, którzy robią zdjęcia wyłącznie głównym aparatem, przywiązują dużą wagę do wyglądu telefonu i zależy im na bardzo dobrym wyświetlaczu, no i oczywiście na wszystkich zdolnościach komunikacyjnych telefonu. I czas, abym pożegnał Honora Magic 6 Lite, zapakował go w pudełeczko i powrócił do testowania dla Was kolejnych smartfonów. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i żegnam się z Wami. Do zobaczenia, cześć!